Dzień dobry. Dzisiaj widzimy się na Forcie IV. Myślę najbardziej znanym Wam Forcie Toruńskiej Twierdzy. Od lat jest zagospodarowywany. Od lat tutaj można przyjść na różne imprezy, a ci, którzy nie są z Torunia, mogą tu przenocować. Pokażę Wam później jeden z pokoi. Fort to główny fort artyleryjski, wybudowany w latach 1878-1884, więc tylko 6 lat. W tej chwili odnawiany jest już od 30 lat, prawie 30 lat. Od 1994 roku fortem zajmuje się pan Jerzy Okoński. W tej chwili już razem z synem, a myślę, że kiedyś jeszcze z wnukiem. Jest to gigantyczne dzieło. Jest to gigantyczna praca, dlatego trzeba koniecznie to miejsce wspierać. Trzeba koniecznie tu bywać. Zawsze można przyjść też pozwiedzać. A ja zapraszam Was do środka i pokażę Wam kilka perełeczek, które tutaj się zachowały. Zapraszam. Zachowało się tu trochę malowideł. Między innymi nad wejściem prawdopodobnie jest to awers i rewers krzyża Virtuti Militari, krzyż walecznych i godło Polski. A kto jeszcze nie spał na Forcie IV, tego zapraszamy. Można przenocować w prawdziwej komorze żołnierskiej. Zapraszam. Et voilà. Państwo za mną orła. Ten orzeł prawdopodobnie został namalowany przez żołnierzy, którzy w czasie I wojny światowej walczyli w bardzo znanej bitwie pod Tannenbergiem, czyli Grunwaldem. Proszę Państwa, a teraz idziemy do jedynego działającego WT-90, czyli Wachturm 90, stanowisko obserwacyjne piechoty. Ja chyba już Państwu kiedyś wspominałam, że w Toruniu one się nie zachowały, ponieważ ich kopułka ważyła tylko 250 kg. Pokradli je złomiarze, a tutaj jest. Tu się właścicielowi udało odzyskać, mało tego, musiał ją sam odkupić od złomiarza. Ale jest i działa i ja będę dzisiaj kręcić tym stanowiskiem. Będę kręcić tą kopułą. Chodźcie. Zapraszam. O. Tu. To było najlepsze doświadczenie wakacji 2021. Dzięki wielkie Fort IV, że mogłam tu wleść i mogłam kręcić WT-90. A to jest właśnie ta kopuła obserwacyjna, którą przed chwilą obracałam. Chciałabym tylko dopowiedzieć, bo w emocjach zapomniałam, że nie wiem, czy Państwo zauważyliście, pewnie tak, bo głównie widać właśnie krzesełko i moje 4 litery na tym krzesełku. Proszę zobaczyć, jak to wszystko było przemyślane. W takiej kopule obserwacyjnej było specjalne krzesełko dla obserwatora, bo jakże inaczej by temu było ciężko zawisnąć. Na pewno zauważyliście Państwo, parę fortów już obejrzeliśmy, że ten jest wyjątkowo dobrze zachowany.
i zachował się tutaj również mur przeciwskarpy, czyli ten mur, który widzicie Państwo za mną. Na większości fortów został on po prostu rozebrany przez firmę, która tu kiedyś szalała i zbierała cegłę na odbudowę Warszawy, czy w ogóle po prostu pozyskiwała materiał. Tu on się zachował, więc właśnie tutaj możemy zobaczyć tak naprawdę, jak wyglądała fosa. Przyjrzyjcie się temu. I właśnie dzięki takim perełkom, dzięki temu, że zachował się ten mur, możemy zobaczyć tak naprawdę sens obronności tego fortu od tej strony. Po pierwsze, najpierw mamy kratę lekką, potem zmienia nam się w kratę ciężką. Znajdujemy się w tej chwili w fosie. I teraz jak Państwo spojrzycie za mnie, to proszę zobaczyć, za nami są otwory strzelnicze i miejsce na światło, które mogło nam doświetlić fosę w nocy. Jesteśmy centralnie w linii ostrzału. Czyli z nas zostałaby musztarda, majonez albo dżem. Bardzo fajne miejsce, nowe miejsce. Pomieszczenie zostało zagospodarowane na wystawę, którą tutaj współorganizował taki nasz fajny kolega Tomasz Kalinowski, który niedługo będzie robił też i wystawę na Forcie Pierwszym, mam nadzieję. Z takich moich ulubionych smaczków to są gablotka z rzeczami, które zostały znalezione tutaj na forcie. Na przykład lampa lutownicza szwedzka. Zestaw kluczyków fortecznych. Nie wiem, czy jeszcze otwiera jakieś drzwi. Świńskie ogonki. I zdradzę Państwu jeden sekret. Na pewno Państwo też oglądaliście Czterech Pancernych. Nie ma takiej możliwości, żebyście nie oglądali. To teraz uwaga. To ja, Litka. Wołam Cię, ja Wisła, ja Wisła. Prawdziwa łącznica. I to już wszystko, moi kochani, na tym forcie. Mam nadzieję, że będziecie go odwiedzali, bo jest naprawdę niezwykły i niesamowity. I naprawdę trzeba wspierać fortyfikacje, trzeba na te forty chodzić. Ja Was bardzo serdecznie zapraszam. Pod filmem zostawię mój numer telefonu, bo widziałam parę pytań, na które strasznie późno odpowiedziałam. Przychodźcie, zwiedzajmy. Następny odcinek widzimy się na Muzeum Twierdzy Toruń. Do zobaczenia.